Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zmierzamy do schronu opuszczonego w środku lasu. To jest środek lasu. Nie będziemy mogli długo świecić za chwilę. Obawiam się, dlatego teraz wam pokazuję tą słabszą latarką i tak, bo nie chcę dawać się we znaki. Nie wiadomo jak tą mocniejszą, która wali na pół kilometra. Teraz pewnie obraz wam za chwileczkę zamarzę, bo muszę sprawdzić, gdzie my jesteśmy, bo musimy na GPS-ie zasuwać. Jesteśmy już dosyć niedaleko, połowę trasy przeszliśmy. Przed chwilką było trochę jaśniej, bo księżyc nie był schowany za chmurami. Proszę państwa, cześć, jesteśmy na miejscu. Nie wiem, czy to widzicie. Wlazłem do tej ogromnej dziury. Spróbuję teraz wejść. Kolega wejdzie za mną. A jeśli nie, to opuści mi plecak. O kurde, wszedłem. O kurde. Muszę się czegoś złapać, bo spadam w dół. O kurde. Patrzcie, jak się zatrzymałem. O kurde. O ja cię kręcę. Słuchajcie. Tu widać, że to było jakieś napowietrzanie. Dobra, muszę się ustabilizować, żeby nie spaść. Przez tą dziurę wszedłem. Teraz muszę się troszkę uspokoić, bo emocje, nie? To znaczy po prostu radość. Widzisz rękę? Ja widzę, dobra, widzę wodery. Wrzuć je. Uważaj. Mam. Czekaj. Jeszcze plecak. Mam. O. Dobra, słuchajcie, mam teraz już wszystko. Łącznie, co najważniejsze, z woderami. Powiem wam lepszą opcję. Muszę wyłączyć światło, żeby tutaj zejść po prostu. Co tu dużo mówić. Nie chcę wrzucać woderów, bo mogą się przedziurawić w locie. No i teraz wszystko jedno. Ale mega. Tu jest OP1. Muszę ubrać teraz maskę. Już czuję, że jest syf. Dobra, tak teraz wyglądam. Po prostu wolę. Bo nie wiadomo. Słuchajcie, wydaje mi się, że tutaj jest kablownia, sądząc po tych kablach po prostu. Dzisiaj zwiedzam gigantyczny podziemny schron łączności. Obiekt zbudowali Sowieci prawdopodobnie w latach 70. Wówczas wszelkie informacje o schronie były ściśle tajne, a on sam pozostawał pod ścisłą strażą. Schron był całkowicie samowystarczalny, a więc posiadał między innymi własne ujęcie wody, zasilanie oraz zapas czystego powietrza, co pozwalało przeżyć w nim kilkudziesięciu osobom przez kilka dni.
Obiekt zdemilitaryzowano w latach 90. XX wieku i opuszczono na początku XXI wieku. Od tej pory powoli popada w ruinę. Co ciekawe, dokumentacja schronu wciąż pozostaje utajniona. Dobra. Weszliśmy tutaj do takiej to oto śluzy. Tutaj mieliśmy zatrzaski, prawdopodobnie magnetyczne. Sterowanie było z wartowni. Popatrzcie, cyrylica. PZG, PEG. Model niestety nie ma już roku. Taką śluzą przeszedłem. Tutaj mamy gniazdka 220 V jeszcze wówczas. I musimy iść dalej. Dobrze, że te włazy są pootwierane. Wiecie co, wydaje mi się, że wchodzimy do wentylatorni. Być może tak. Tutaj popatrzcie, zwróćcie uwagę. Są filtry takie, takie papierowe. Ale chyba mogłem się lepiej wybrać. Tak. To jest wentylatornia. Tutaj macie. Opuszczę sobie na chwilę maskę, żeby wam lepiej powiedzieć. Tutaj macie filtry modułowe. Wychod jest napisane. I prawda jest taka, że mamy tych filtrów tutaj 6. Ja widzę też tutaj OP1, dolną część. Widzicie, z butami. Gigantyczne to jest. Chyba tutaj nie ma już więcej, zbyt wiele. Filtr, przedfiltr, filtr. Wejdziemy sobie dlatego tutaj. Okej. Cyrylicą wszystko wypisane. Przyznam, że jest to raczej inny schron niż do tej pory zwiedzałem. Dlatego troszkę się gubię. Można powiedzieć, że inna technologia chyba tutaj też była stosowana. Szkoda, że tutaj wszystko było rozbierane swego czasu. Na pewno złodzieje się chcieli zająć tym miejscem. Schema, czyli schemat. No ktoś to już rozwalił. Jak widzicie, sporo złomu tutaj można znaleźć. Wydaje mi się, że to jest wszystko na powietrzanie tego schronu, ale mogę się mylić ostatecznie. Teraz będę chodził dalej w masce, dlatego że
że już złapałem oddech. Można tak powiedzieć. Popatrzcie, kolejne gigantyczne drzwi. O, tam jest jeszcze coś. Wyjście ewakuacyjne. Dobra, skoro zacząłem iść lewą stroną, to tak będę kontynuował. Ale masakra. Tutaj mamy tunele techniczne, którymi szedł prąd. Nie załączać. Pracują ludzie. Przez tą moją maskę, no przez to, że to jest porządna maska, nie chciałem byle czego brać. Przez nią się po prostu bardzo ciężko oddycha. A szczególnie kiedy się mówi do was jeszcze. Gaśnica zniknęła. A, urządzenie w remoncie. To wszystko tłumaczę. Teraz mam w uchwycie. O kurczę, ale puszka. W uchwycie na plecach sobie zamontowałem z wodery. Ale to jest gigantyczne. O kurczę. Dobra, szedłem lewą stroną. Za dużo mam do ogarniania. To naprawdę wygląda na urządzenia filtracyjne. Jestem tego pewien. Tutaj mamy... W ogóle na pierwszy rzut oka wygląda jak kotły. Ale wydaje mi się, że tutaj też mogły być jakieś ogromne filtry. A może to było ogrzewanie jakieś tutaj, z którym się jeszcze nie spotkałem. Ale przejść. Tutaj mamy dalej filtry. To są filtry. To znaczy nie filtry, tylko wentylacja, pomieszczenia wentylacyjne. Maski IP4. Tak jak mówię, wybaczcie, jeśli się będę troszkę mieszał, dlatego że troszkę też się boję o kolegów, żeby sobie nie pomyśleli, że coś mi się stało. Dlatego o zbyt wielu rzeczach myślę naraz. Kurczę, tam jest wyjście do góry jeszcze. No dobra, żeby się nie pogubić, to trzeba iść lewą stroną. Wyjście awaryjne. Do tego wszystkiego wszędzie mam pełno piachu. Podpułkownik Jerzy. Dobra. Szczerze powiedziawszy, magazyny chyba i jakaś śluza na dół zalana. Słuchajcie, tutaj mamy magazyny prawdopodobnie, stojak numer 6. Idę troszkę do góry, może złapię łączność i będę mógł się porozumieć z chłopakami. Męża nie ma. Widzicie, wyjście awaryjne, wyjście zapasowe i główne. To jest gigantyczne.
Ja wam powiem tak, wydaje mi się, że... Bo jest pogłos. Oj, straszny smród. Zgnijącego pomieszczenia, zagrzybionego. Dobra, powiem wam tylko tyle i nakładam maskę, żeby mnie było słyszeć. Żeby mnie było słychać. Wygląda na to, że tutaj mamy poutrącane izolatory ceramiczne. Przypomina mi to pewne pomieszczenie, które już kiedyś zwiedzałem i które okazało się być siłownią. To znaczy taką z prądem. Dlatego wydaje mi się, że trafiłem tutaj. Wydaje mi się, że to by była siłownia. Ogromna siłownia. Boże, jakie to jest wielkie. Wow. O kurde. Wyciągnąłem lepszą latarkę, także myślę, że teraz widzicie, co tu się od Janie Pawła, jak to się mówi. Po prostu miejsce jest przytłaczająco gigantyczne, no co można więcej powiedzieć. Tutaj stare krzesło zostało, ponieważ ta latarka, której teraz aparatownia radioliniowa tutaj będzie, ponieważ ta latarka, której teraz używam, ona oczywiście ma konkretną, mocną baterię, ale mimo wszystko to nie jest jedyny obiekt, który będę musiał zwiedzać na tej latarce, to będę ją wam zaświecał, kiedy będzie taka potrzeba po prostu pokazać jakieś wielkie, gigantyczne pomieszczenie. Radiolinie tutaj mieliśmy podpisane. Popatrzcie, no po prostu to naprawdę nie są gołe ściany, to miejsce. Tutaj znowu troszkę cyrylicą, troszkę długopisem po polsku napisane są daty 15, 17, 8 rok. A teraz mi się odbija tym napojem gazowanym, który wypiłem. Dobra, jeszcze jedna taka uwaga. Naprawdę bardzo długo nie miałem takich ilości piachu w butach, jakie mam teraz. Masakra. Szkoda, że ja telefon zostawiłem, bo tutaj pasuje zdjęcia porobić. A teraz nie mam telefonu. Ale spokojnie. Gdybym chciał robić z siebie stalkera, tak by to wyglądało. Myślę, że miejsce naprawdę nadaje się do tego, żeby tutaj jakieś apokaliptyczne filmy kręcić. Myślę szczególnie, kiedy widzicie to, co jest za mną. Nie wiem jak dobrze, ale staram się to jakoś tam w miarę oddać.
Ja jestem dalej w tym pomieszczeniu gigantycznym, w tym schronie tutaj. Po prostu teraz zrobimy tak, że będzie mniej zabawy, więcej zwiedzania. Szedłem lewą stroną, także teraz też wrócę do lewej strony. Nawet sam nie patrzę, co tam po kolei mijam. Tak więc, to jest to ogromne pomieszczenie. Czyżby tu była jakaś winda? Tak, tam jest zalany poziom. O cholera. Dobra, dajcie mi tylko schować rzeczy. Zaraz wam powiem, co ja myślę o tym miejscu i... Dobra, słuchajcie. Więc spójrzcie na górę. Widzicie metalowe zasuwy. I takim szybem wydaje mi się, że po prostu były transportowane różne materiały na dół. Być może ten schron, tak jak i niektóre inne, działało tutaj to wszystko w ten sposób, że na przykład generatory diesla składano w środku. Troszkę przycisków, troszkę lampek, gdyby ktoś chciał pieredaciki. Powiem wam jedno, niestety wygląda na to, że to miejsce też ktoś tak troszkę bezsensownie dewastował. To znaczy dewastowanie to jest zawsze absolutnie bezsensownie. Zastanawiam się, czy tutaj nie mieliśmy do czynienia z grzejnikami i wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że to są grzejniki po prostu. To takie... nie widzicie dlatego, że odbija się światło od obudowy, ale ewidentnie widać tam takie podłużne, poziome pręty, które się po prostu nagrzewały i dawały ciepło. Spójrzcie na to, że są tutaj wszędzie metki. Wklucienie, zasielki, dwier odkryta, czyli drzwi otwarte, prochod raspresien, czyli wejście zabronione chyba, czyli tutaj odbywało się też przy pomocy tych konsol prawdopodobnie sterowanie drzwiami. Popatrzcie, nie wiem ile będę to zwiedzał, ale strasznie długo raczej. Oczywiście maszyna dawno już zardzewiała. Kiedy to przekręcaliście, tutaj zapewne rozpierały się blokady drzwi. I tutaj mamy prawdopodobnie być może jakieś wyjście ewakuacyjne, dlatego że wydaje mi się, że po środku schronu takie drzwi nie byłyby do końca potrzebne. To jest zalane. Wydaje się, że te drzwi na czymś się opierają. Okej, no trudno, jak się zapadnę, to się zapadnę. Tak bywa. Taka robota. Tych drzwi już... Oż kurde, smara jakiś. Tych drzwi nie otworzymy, dlatego że one są zblokowane. Nie, ani drgnął. Strasznie tutaj śmierdzi. Tragicznie tutaj śmierdzi ta woda, która tam skapuje i gromadzi się. Widzicie? Wydaje mi się, że kolejny grzejnik.
Trzeba przyznać, że mam taki dziwny posmak w ustach już od tego, że... O kurde. Wdychanie pyłu azbestu stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia. Postępuj zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy pokryw kanałowych. Dobra, tutaj kolega mówi, że też jest wyjście jedno. Zaraz tam dojdziemy, tylko pierwsze. Tylko pierwsze nie będę wdychał azbestu. Tu jest jeszcze jedno zejście. Tylko w tej masce to wy mnie chyba nie słyszycie. To prawdopodobnie... O jest, zejście na dół. Tu są jakieś maseczki. To, co tu jest składowane, nie wiem, czy nie ma czegoś wspólnego z azbestem właśnie. Ale co ja się tam znam na budowlance. To jest to wielkie pomieszczenie, z którego wcześniej przyszliśmy. Kolega jest na klatce tutaj obok, zaraz się dowiemy, co chciał przekazać. Tymczasem tutaj mamy jeszcze po rosyjsku. Dobra, dla dobra filmu nie będę mówił przez tą maskę, bo coś czuję, że mnie nie słyszycie w ogóle. Tutaj mieliście, widzicie, znowu miejsce na wąż strażacki, zakładam, i coś jeszcze chyba tam mogło się znajdować. Być może jakieś siekiery na przykład do... Chociaż nie wiem, czy siekiery by pomogły w takim miejscu, chociaż troszeczkę drzwi było drewnianych, więc czemu by nie? Dobra. Żeby nikt nie powiedział później, że nie wszedłem, nie sprawdziłem. Dobra, tu byliśmy. To mi się wydaje, to jest siłownia albo jakaś gigantyczna rozdzielnia. Chociaż takie izolatory mówią, że to mogła być siłownia raczej. Szukam jeszcze zawieszek na kable. W sumie ciężko stwierdzić, czy tutaj to nie jest resztka zawieszki na kable. Mogło tak być. A tak poza tym oczywiście też mogę się mylić w ogóle co do całości tego pomieszczenia. Tajemniczy kolega wszedł do schronu tylko na chwilę i zanim się obejrzałem, zniknął, kierując się w stronę wyjścia. Ponownie zostałem sam. Nie zwiedziłem całości, dlatego muszę się tutaj jeszcze wrócić. Gdzieniegdzie. Jeśli się nie mylę. Wiem, że chaotycznie wam pokazuję to miejsce troszkę, ale po prostu mnie tutaj też nigdy nie było. Nie ma żadnych oznaczeń, gdzie co jest. Także po prostu będę musiał się trochę poplątać i ewentualnie pociąć ten film, jeżeli gdzieś się wrócę i coś wam pokażę dwa razy. Tak, właśnie. Tak myślałem, że tutaj nas nie było. Tam jest zejście w dół jeszcze. Tutaj macie telefon, popatrzcie, taki stary. Biurka. Biurka szafki. Miejsce jest po prostu zdewastowane, dlatego że tak, raz. Jestem pewny, że nie wytrzymuję naporu czasu. Dwa. Na pewno kiedyś było rozszabrowane. Nie wierzę, że ta dziura sama się zrobiła, albo wygryzły ją migrujące przez nasz kraj kangury. Powiem tak.
To nawet nieźle, że nie ma tutaj kolejnych korytarzy, bo to się już idzie pogubić. Widzicie manometry w megapaskalach. Kablownia. Ale to tylko tablica tutaj była. Być może były jakieś schematy gdzieniegdzie. Na pewno schemat jest tutaj. Tylko że tablica jest tak poniszczona, że nic nie widać. A jak przetrę, robi się jeszcze gorzej. Wnimanie jest napisane na górze, co tłumaczy się na polski jako uwaga. Muszę tutaj kucnąć przy tym schronie, pomodlić się. Tam są jakieś części zapasowe. O kurczę. Tam jest zejście na dół. Problem jest taki, że mam plecak na sobie. Jestem przypięty w tej chwili do kamery, która się ładuje. Wejdę tam inną drogą. Właśnie. Tu jeszcze chciałem zerknąć. Odpowiedzialny chorąży sztabowy. Pewien. Kotłownia. Numer 18 kotłownia. Brama przepustek i tak dalej. Widzicie, wydaje mi się, że UZ-9 jest napisane. Tutaj kolejne wpisy. Sygnał OM Trafo. Tak, no tak jak wam mówię, wydaje mi się, że po drugiej stronie była siłownia. Tutaj mieliśmy jakieś rozdzielnie Trafo, no to skrót od transformatorowni, prawda? Dlatego wydaje mi się, że tak by to trzeba było rozumieć. Sygnał przyzywowy został tutaj w ściance. O właśnie. I okej. I teraz pora zejść na dół. Wejście zapasowe, wejście awaryjne. Przeznaczone do remontu. I właz tam na dół. I jeszcze tutaj magazyn. Pomieszczenie Wydziału Systemów Technicznych. Major był odpowiedzialny pewien za to pomieszczenie. Świetnie, weszliśmy w tą odnogę, w której nie byliśmy. Widzicie, nie mijaliśmy takich pomieszczeń. Kolejne i kolejne. Tam jeszcze jakieś stosy. O, tak jak tutaj urządzeń leżą i dokumentacji. Kompletnie zababranej, także nic nie widać. I jeszcze jeden telefon. O, dobra.
magazyn. Remontowy chyba, bo z płytkami. Z umywalką. A tą klatką pójdę do góry zaraz. Tak jak mnie tam kierują drogowskazy. Woda zdatna do picia po przygotowaniu. Tutaj są znowu łazienki. Kompletnie wszystko zapleśniałe. Nie będę tam wchodził, nie będę nakładał już maski, bo ubikacje to ubikacje. I to już ostatnie pomieszczenia, przepust sanitarny. A teraz pokazałem wam kolejne wyjście. Właśnie w tym momencie. Awaryjne. O, dokładnie. Tu. Którego nie otworzymy. Ale wszedłem jeszcze gdzieś, gdzie mnie nie było. Umieść w pojemniku sprzęt saperski, ogólnowojskowy, komplet ochronny, nakrycie głowy i tak dalej. Czyżby się tutaj takimi rzeczami zajmowano? Nie. No muszę zobaczyć, co to jest. I tam się później wrócę. To zostało zawalone, czyli wyjście jest ślepe. Tak. Tutaj kiedyś było wejście do tego schronu. Być może główne wejście. Główne wejście swego czasu. Albo się po prostu mylę. Opcje są dwie. Dobra. Elegancko. Wejście główne jest tam. Tam było. Pokój odpoczynku. Pokój odpoczynku. Tutaj były łóżka. Tutaj były łóżka w tym pomieszczeniu. Tu kolejne. Tam jeszcze kolejne. Tak tutaj było ciasno. Dobra, tak tutaj było ciasno. Zejdźmy na razie na dół. Jeszcze bardziej. TZO. Magazyn podręczny. I to jest ten moment, kiedy ubieram wodery. Dobra, mam wodery. Myślę, że każdy to widzi. I teraz jestem gościem. W ogóle nic mnie to nie rusza. Co tu się dzieje? Siłowa ja, ciep. Jesteśmy w siłowni. Prawdopodobnie dlatego, jak widać, także gdyby tu był prąd, to w sam raz, żeby kogoś utłuc. Sygnalizacja obecności napięcia, 6 TZP. Wkłócieno. Buty powiesiłem sobie na ramieniu. Wybrakowana. Żarówka się unosi. Czy my jesteśmy w kotłowni teraz jednak? My jesteśmy w kotłowni.
No tu są rury ciepłownicze. Widać, że są zaizolowane. Nie, to jest... Ten obiekt to jest mistrzostwo świata. Patrzcie, są ślady. Ktoś tutaj chodził. Być może dzisiaj, bo one są świeże. No... Tutaj lampa sygnalizacyjna. Części niektóre są odkręcone. Wiadomo, jak to w takich miejscach. Ja się poniekąd cieszę, że mam na sobie wodery, bo łatwiej mi będzie wychodzić z tego miejsca tragicznego. Patrzcie. Mokry sen złomiarza. Mistrzostwo. Patrzcie, widać, że tutaj elementy były odcinane. Gigantyczne pompy. No może nie no jakieś tam gigantyczne, ale naprawdę duże. Muszę też uważać, żeby się nie zapaść do tego, pod ten element, maski IP5. Patrzcie, ktoś odkręcał chyba te wszystkie pompy. Znajdziemy taką, która stoi w miarę. Ale kto by chciał je odciąć i odkręcać? Bo jak je stąd zabrać? Przecież. Przejdziemy tu zaraz, spokojnie. Wspominał coś kolega o serwerowni, która jest na samym dole. Wydaje mi się, że ona może być tam. Może to są agregaty, ale nie, chyba nie. Jak to wszystko ładnie lśni tutaj, nie? O, teraz. Kurczę, zawsze mam takiego pecha, że akurat, jeżeli mi coś trzeba, to nie ma możliwości tego zabrać. To znaczy w tym wypadku mówię o, patrzcie, centrum chłodnicze. Centrum chłodnicze serwerowni być może. Kablownia, widzicie, można tutaj wpaść i sobie zrobić kuku. Ale gigant. Pozwolicie, że teraz nie będę chwilę mówił, albo nawet przez maskę spróbuję, bo nie wiem, czy mnie słychać, ale sobie ją założę, bo i tu jest tragedia. To, co mu niósł tutaj, czuję, to jest tragedia. I ten azbest. Świetlówki zużyte i mnóstwo sprzętu. Z ruskimi literami.
Nie chcę też tutaj wchodzić zbyt głęboko, bo nie chcę przebić sobie stroju swojego, wodera. Generalnie mamy tutaj części elektroniczne zamienne. No i pewnie też inne części zamienne. Nie tylko elektroniczne. System zasilania rezerwowego. Może kiedyś był szatnia. Widzicie? Znowu azbest. Chociaż w ten sposób wykręciliśmy kółeczko. Dobra, pozostała jeszcze tamta część. To jest pleśń wszystko. To jest wszystko pleśń. Dlatego mam maskę na sobie. Ale masakra. Ale masakra. Nie widziałem czegoś takiego, jak żyję. Jest bardzo niezdrowo tutaj przebywać. Wow. Czuję się jak w jakimś filmie o kosmitach, którzy atakują, pożerają statek. Nie chcę tego nawet za bardzo dotykać. Dobra. Widzieliście to? Zmykam dalej, bo chcę jak najmniej mieć z tym wspólnego. Tutaj był kibel w ogóle, z tego kibla wychodzi to zło. Chryste. O Panie. To jest po prostu... Możecie mi wierzyć albo nie, ale ja naprawdę czuję się jak w jakimś filmie science fiction. To jest talerz tutaj. To jest to centrum chłodnicze po lewej stronie, który mijaliśmy. Za chwilę wejdziemy pewnie do... Patrzcie, tu normalnie słoiczek z herbatą został. Czyś. I kolejny talerz. I kubeczek. Ciężko mi powiedzieć, co my tutaj mieliśmy. Tu są podstawy na... Tutaj być może postawa na jakiś niewielki agregat. Po tych przedmiotach, które tutaj widać, wydaje się, że jeszcze jakiś czas temu to miejsce być może
nadawało się do użytkowania. Klucze, pojemniki, części zapasowe, sok truskawkowy. Sprawdźmy datę ważności, ale chyba będzie ciężko ją znaleźć. Czerwiec 2004. Popatrzcie, niektórzy ludzie tutaj też w maskach chodzą, takich akurat jednorazowych. Ja stwierdziłem, że jeszcze być może będę miał możliwość kiedyś oglądać takiego giganta. A nawet jeżeli nie giganta, to inny schron, warsztat techniczny. To inny schron, w którym przydadzą mi się po prostu takie rzeczy. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Troszkę jest godzina co najmniej druga. Wejście w układzie pracy tylko w ISOPS. Troszkę się martwię o swojego kolegę, który został tam na górze sam. Nie chcę, żeby na mnie czekał w nieskończoność. Zbiornik paliwowy. Zbiornik paliwowy, o kurde. Ale jazda. Zbiorniki paliwowe. Nie będę wchodził w to gówno, bo tak to już trzeba nazwać. Chociaż i tak troszkę w takie lekkie wszedłem. Tutaj mamy zapewne pompy paliwowe, ale nie odczytam tego, co tu jest napisane. Natomiast wcześniej wam zacząłem mówić, że troszkę się martwię o kolegę, który tutaj też jest, bo on już naprawdę długo czeka na mnie. Tutaj patrzcie, tu można wpaść głęboko. Jesteśmy w tej chwili w pomieszczeniu, gdzie znajdowały się agregaty prądotwórcze. To są podstawy na te gigantyczne agregaty. Były co najmniej 3. Dyżurny zasilania rezerwowego. Wyjście ewakuacyjne kolejne. Jestem tutaj tego całkiem pewny, co mówię. Dlatego, że takie rzeczy da się nazwać. Układy, schematy. I tutaj mamy to co było widać z góry. Tak jak wam mówiłem, prawdopodobnie między innymi tędy opuszczano części do tych agregatów, które później składano tutaj na miejscu. To znaczy składano te agregaty tutaj na miejscu. Dobra, jest o co się oprzeć. Tutaj też. Niesamowite jest to pomieszczenie. To znaczy, to miejsce jest niesamowite. Blok osuszania powietrza. Naprazienie, lewy absorber. Tutaj jest głębiej. Patrzcie, zawory. Tutaj chyba... Ja nie wiem, czy to nie jest syrena alarmowa.
Nie, to wentylator, ale tak trochę wyglądało, ale... No bo wiecie, mogłaby spaść skądś. Ktoś mógłby próbować ją wynieść. Tutaj przenośne urządzenie. Dyżurny systemu wentylacyjnych sprężonego powietrza zawieszeń i hermetyzacji. No, powiem wam naprawdę niesamowite rzeczy, to co tutaj się znajduje. Dobra, to mogło służyć do sprężania, sprężone powietrze, ale być może 20 megapaskali mamy napisane na każdym. Być może, mogę się mylić, ale było to też pomieszczenie z powietrzem, które na wypadek na przykład ataku chemicznego i zamknięcia tego schronu, na zamknięcia się go na czynniki zewnętrzne, no w tym powietrze też, no to w tych zbiornikach mogło być powietrze, które służyło do oddychania, zwyczajnie do oddychania. Kolega mówił o serwerowni, myślę, że miał na myśli to tutaj. Mnóstwo złączy, mnóstwo kabli. Mnóstwo złączy, mnóstwo kabli. I teraz, pamiętacie, tutaj zajrzałem przez to wejście. Wracamy do tych pomp prawdopodobnie. Albo że to były takie dziwne silniki, bo one tak wyglądają trochę, jakby tutaj miały... To są silniki. Tu jest wał korbowy normalnie z tłokami. Dobra. Teraz pasowałoby wrócić na powierzchnię, co? Powoli. Zwiedziliśmy to miejsce. A my się już kierujemy do wyjścia. To wszystko tutaj zwiedziliśmy, więc czas uciekać. Jestem przy wyjściu. Dzięki za tę wycieczkę. Pa! Dobra, wchodzimy do tunelu kablowego. Latarka ma dosyć już. Muszę się wczołgać tutaj. Wolę tych kabli nawet nie dotykać tak do końca. Przynajmniej jestem w gumie. Na tyłku, to się tak nie ubrudzę tym piachem. Z jednej strony to wygląda tak, z drugiej wygląda inaczej.
teraz to już naprawdę kończymy. Przykro mi, że nikt nie zginął w tym filmie i wali nudą, ale może w następnym. Na pewno nie umieszkam nagrać. Pa! Idźcie już spać.